Z Ewangelii według świętego Jana. 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w ciągu 3 dni? On zaś mówił o świątyni swojego ciała. Za każdym razem, gdy czytam ten fragment Ewangelii, przypominam sobie modlitwę Salomona w dniu poświęcenia pierwszej świątyni. Gdy Salomon przerażony pomyślał: wybudowałem świątynię, ale czy Pan Bóg zechce w niej zamieszkać? Przed tym pytaniem każdy z nas powinien stanąć. Buduje świątynię swojego życia, buduje świątynię swojej historii, buduje świątynię swojej osoby, ale czy buduje tak, że Pan Bóg będzie chciał w tym domu, który zbudowałem, zamieszkać? Odpowiedź brzmi zawsze tak. Pan zawsze chce zamieszkać w domu, który budujesz, nawet jeżeli jest to licha stajenka, a nie pełna złota świątynia. Jezus o tym wie. Wie, że Ojciec zamieszka w domu, który mu przygotujemy, a w odpowiedzi sam przygotuje nam dom, byśmy w nim zamieszkali. Taka wymiana między Bogiem a człowiekiem. Do zobaczenia jutro, do usłyszenia.